Zapraszamy Was w podróż po najważniejszych wydarzeniach w telewizji Idź Pod Prąd i projekcie Mega Kościół w roku 2021. Po raz pierwszy w historii Polski świecki sąd sądził protestanckiego pastora za krytykę dogmatów katolickich. Zdaniem prokuratury pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny telewizji Idź Pod Prąd, obraził uczucia religijne katolików i znieważył przedmioty katolickiej czci religijnej stwierdzeniami zgodnymi z teologią protestancką. Prokuratura wysunęła również oskarżenia o znieważenie polskiego prezydenta i pochwalanie wszczęcia wojny napastniczej z Koreą Północną. Zawiadomienie do prokuratury zgłosiła grupa osób, która w dużej części składała się z hejterów. Nawoływali oni wielokrotnie do nienawiści na tle religijnym wobec pastora i członków jego kościoła oraz dopuścili się ataku na siedzibę kościoła. 31 marca odbyła się pierwsza rozprawa pastora Pawła Chojeckiego. Nasze środowisko rozpoczęło akcję w internecie hashtag support pastor Paweł Chojecki, której celem było wsparcie pastora oraz sprzeciw wobec karania ludzi za ich przekonania religijne. Telewizja Idź Pod Prąd wyprodukowała także krótki film biograficzny przedstawiający życie pastora Pawła Chojeckiego. Poparcie dla pastora Chojeckiego wyrazili m.in. Solomon Yue, wiceszef Republicans Overseas, organizacji grupującej członków partii republikańskiej mieszkających poza USA, amerykański pastor Bob Kraft, chiński dysydent Chen Guan Cheng, założyciel portalu Hong Kong Bilingual News, Chapman Chen oraz prowolnościowy ujgurski aktywista, założyciel organizacji Uyghur Aid, Halmurat Harri Uyghur. Wyrazy wsparcia dla pastora Chojeckiego wyraził również Jarosław Makowski, szef Platformy Obywatelskiej w Katowicach i dyrektor Instytutu Obywatelskiego. Zaś redaktor Eliza Michalik z Onetu skomentowała sytuację, jaka tworzy się w Polsce w wyniku obowiązywania artykułu 196 kodeksu karnego, a proces pastora Pawła Chojeckiego nazwała papierkiem lakmusowym stanu polskiej demokracji. Sąd w swoim postanowieniu oparł się na opinii biegłej profesor Przybył Sadowskiej z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kontropinię do tej opinii wydał profesor Tadeusz Bartoś, teolog, filozof, były dominikanin, który podważył obiektywne istnienie tworu, jakim są uczucia religijne. Zaś profesor Krzysztof Kilian, filozof z Uniwersytetu Zielonogórskiego, stwierdził, że nie istnieje definicja uczuć religijnych, a także wyraził wątpliwość co do bezstronności profesor Przybył Sadowskiej i skomentował wyrok w sprawie pastora Chojeckiego. 28 maja prokurator zażądała kary 10 miesięcy pozbawienia wolności, grzywny oraz usunięcia z kanału Idź Pod Prąd na YouTube treści, które mogłyby godzić w inne osoby. Podczas rozprawy wygłoszono mowy końcowe. Mecenas Andrzej Turczyn, obrońca pastora Pawła Chojeckiego, we wzruszającej mowie powiedział: ja Pawła Chojeckiego znam 30 lat. Jak przyszedłem na studia do Lublina, na Wydział Prawa, na UMCS, to poznałem Pawła Chojeckiego. Od tamtego czasu znam tego człowieka jako wyjątkowego patriotę. On zwrócił moją uwagę na problemy polityczne w Polsce. Później, jak wyjechałem z Lublina, żeby dalej kształcić się w zawodach prawniczych, to miałem okazję z odległości obserwować jego działalność. On, proszę sądu, od 30 lat prowadzi zaangażowaną działalność społeczną, po to, żeby zwracać uwagę na istotne dla Polaków problemy życia społecznego. Ja się nie dziwię Pawłowi Chojeckiemu, który wyraził w swoich wyjaśnieniach stanowisko, że jeżeli jemu ktoś zarzuca znieważenie narodu polskiego, to jest dla niego znieważenie. Bo ten człowiek, na ile ja go obserwowałem przez ostatnie 10 lat, w szczególności jego działalności publicznej, to nie robi niczego innego, niż wojuje przy pomocy słowa o to, żeby temu narodowi się lepiej żyło. Ale moim zdaniem nikt, kto się chociaż w jakimś niewielkim zakresie zapozna z wypowiedziami, z działalnością, z programami, które prowadzi Paweł Chojecki, nie odważy się postawić jemu tezy, że on znieważał naród polski. Ten człowiek w każdym programie mówi o tym, że on po to robi, żeby naród polski żył w dostatku, żeby naród polski był bezpieczny. W każdym programie, na każdym miejscu, w każdym momencie. A prokurator go oskarżył o to, że on znieważa naród polski. Ja się z tym nie zgadzam, proszę sądu.
musiałem powiedzieć ten element osobisty, dlatego że ja się zdecydowałem na obronę Pawła Chojeckiego, bo wiele osób nie chciało go bronić w tej sprawie. Bo wszyscy sobie zdawali sprawę, że to jest taka sprawa wątpliwa, że tutaj zaangażowana prokuratura oskarżyła człowieka o pewnego rodzaju działalność publiczną, o działalność społeczną, która jest nieakceptowana przez istotną część obywateli naszego kraju. Tak by można nawet to powiedzieć. I proszę sądu, i stoję tu przed sądem, nie mam wyjścia, muszę powiedzieć o tych pewnych elementach dotyczących mojej osobistej znajomości z Pawłem Chojeckim, bo one powodują to, że ja w ogóle zdecydowałem się wystąpić jako jego obrońca i powodują to, że ja osobiście jestem przekonany co do tego, że on jest niewinnym człowiekiem, że jemu nie można stawiać zarzutów, w szczególności zarzutu dotyczącego znieważenia narodu polskiego. Pastor Paweł Chojecki wydał oświadczenie w sprawie swojego wyroku w procesie karnym, a także apel do polskich protestantów. Wyjątkowe poparcie dla pastora Pawła Chojeckiego dotarło zza oceanu. Największa antykomunistyczna organizacja w Stanach Zjednoczonych i na świecie, The John Birch Society, opublikowała na swoim kanale nagranie, w którym Art Thompson, do niedawna jej szef, przedstawił sprawę Pawła Chojeckiego i wyraził dla niego poparcie oraz zachęcił Amerykanów do przesyłania listów z poparciem dla pastora, podając adresy prezydenta RP, ministra sprawiedliwości, polskiej ambasady w USA, a także lubelskiego sądu, w którym toczy się sprawa. Sędzia, który prowadzi sprawę Pawła Chojeckiego, potwierdził, że do lubelskiego sądu dotarło ponad 400 maili w ciągu jednego dnia. 10 czerwca Sąd Okręgowy w Lublinie wydał wyrok w sprawie pastora Pawła Chojeckiego. Został on skazany na 8 miesięcy ograniczenia wolności w formie prac społecznych. Sąd także obciążył pastora kosztami postępowania w kwocie 20 988 zł 97 groszy. Prawnicy reprezentujący pastora Pawła Chojeckiego złożyli 3 apelacje od wyroku sądu pierwszej instancji. Do tej pory nie wyznaczono terminu rozprawy apelacyjnej. Wyrok na antenie telewizji Idź Pod Prąd skomentowali mecenas Michał Hara z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, mecenas Artur Nowak, obrońca ofiar pokrzywdzonych przez księży pedofili, poseł Konfederacji Dobromir Sośnierz, profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego Krzysztof Kilian, a także były ksiądz Jerzy i raper Mikołaj Mikser Mączyk. Pastor Paweł Machała w ramach akcji wsparcia pastora Chojeckiego ruszył w Polskę na rowerze pod hasłem Tour de Wolność, wolność słowa dla każdego. Przemierzył Polskę zaczynając od Lublina przez Warszawę, Białystok, Olsztyn, Trójmiasto, Łódź, miasta Śląska, Kraków, Nowy Sącz i Krosno. Pokonując setki kilometrów każdego dnia przez co najmniej 3 tygodnie, spotykał się z ludźmi z różnych zakątków naszego kraju, by nagłaśniać haniebny wyrok lubelskiego sądu. W holenderskiej gazecie Netherlands Dagblad ukazał się artykuł, w którym redaktor Herman Wenhoff szeroko opisał sprawę oskarżenia pastora, procesu i wyroku. Przedstawił również życie oraz działalność pastora Chojeckiego, a także misję i cele telewizji Idź Pod Prąd oraz projektu Mega Kościół. 29 września Sąd Okręgowy w Warszawie zdecydował, że Telewizja Polska ma przeprosić protestancki kościół Nowego Przymierza w Lublinie za nazwanie go tajemniczą lubelską sektą. Ta sprawa sądowa dotyczy wydarzenia sprzed 2 lat i wywiadu senatora Jacka Burego w Rzeczypospolitej. Podczas rozprawy przesłuchano m.in. szefa portalu TVP Info Samuela Pereire, który nie przeprosił za szerzenie nieprawdy o Kościele Nowego Przymierza oraz pastora Pawła Chojeckiego. Oficjalne przeprosiny miały zostać zamieszczone na stronie internetowej TVP oraz jej Twitterze, a także przesłane dla naszego kościoła w formie pisemnej z podpisami ludzi odpowiedzialnych za to zdarzenie. Wyrok jest nieprawomocny. Strona pozwana wniosła apelację. W naszej telewizji dużo rozmawialiśmy o pedofilii w Kościele katolickim, jego moralnym upadku i braku autorytetu wśród młodego pokolenia. Powstało wiele programów publicystycznych i wywiadów na temat kondycji katolicyzmu w Polsce i na świecie. W telewizji Idź Pod Prąd mieliście okazję zobaczyć osoby o różnych światopoglądach i poznać ich spojrzenie na obecną sytuację w Kościele katolickim.
W telewizji Idź Pod Prąd przeprowadziliśmy liczne debaty i dyskusje dotyczące spraw wiary i duchowości Polaków. Jedna z pierwszych debat odbyła się pod hasłem Apostazja czy reforma Kościoła. Jej uczestnikami byli profesor Michał Łuczewski, socjolog i psycholog z Uniwersytetu Warszawskiego, ksiądz Emil Parafiniuk, dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży, Jakub Horbacz z Instytutu Tertio Millennio, pastor Paweł Chojecki oraz mecenas Artur Nowak, prawnik ofiar księży pedofilii. Nasi goście reprezentowali światopogląd katolicki, protestancki oraz agnostyczny. Kolejna debata dotyczyła tego, czy należy usunąć religię ze szkół, a wystąpili w niej ksiądz profesor Andrzej Kobyliński z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ksiądz Damian Wyszkiewicz, katecheta, Paweł Chojecki, redaktor naczelny telewizji Idź Pod Prąd i pastor Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie oraz Jarosław Makowski, szef Platformy Obywatelskiej w Katowicach, dyrektor Instytutu Obywatelskiego. W grudniu telewizja Idź Pod Prąd zorganizowała debatę Religijność Polaków w 2021 roku. Uczestniczyli w niej etyk i filozof profesor Magdalena Środa z Uniwersytetu Warszawskiego, pedagog i socjolog profesor Mariusz Jędrzejko z Centrum Profilaktyki Społecznej, pastor Paweł Chojecki, szef telewizji Idź Pod Prąd, katecheta ksiądz Damian Wyszkiewicz, Alicja Defratyka, ekonomistka, autorka projektu ciekaweliczby.pl, Krzysztof Gwizdała, szef portalu Apostazja.eu, Chrystian Szpilski z Lewicy Razem i redaktor Daniel Flis z Oko Press. W roku 2021 odbyła się premiera nowej książki wydawnictwa Pod Prąd Wygrałem z księdzem pedofilem. Wywiad Rzeka z bohaterem filmu Sekielskich. Bartłomień Pankowiak w szczerej rozmowie z redaktor Kornelią Chojecką opowiada, jak udało mu się wygrać z księdzem pedofilem, dlaczego dziś nie czuje się już ofiarą i jaki wpływ na jego wiarę miało odejście z kościoła. To nie tylko pierwszy w Polsce wywiad Rzeka z pokrzywdzonym przez księdza, ale inspirująca historia młodego człowieka, który rozprawia się z przeszłością i doprowadza do stanu, w którym chce się żyć. Telewizja Idź Pod Prąd była czynnie zaangażowana w informowanie o przebiegu procesu Bartka Pankowiaka, który wytoczył sprawę sądową księdzu Arkadiuszowi H., przez wiele lat wykorzystującemu Bartłomieja oraz jego brata. Naszą reakcją na umorzenie postępowania w sprawie księdza H. była akcja internetowa hashtag Bartek nie poddawaj się, która miała na celu wesprzeć Bartka i wszystkie ofiary księży pedofilii. Wystartowaliśmy także z akcją hashtag Wkurzeni na Kościół. Ta inicjatywa skierowana jest szczególnie do ludzi, którzy rozczarowani Kościołem katolickim odchodzą od Boga i kierują się ku ateizmowi. Naszym celem jest pokazanie takim osobom alternatywy i wskazanie im drogi do prawdziwego Boga Biblii. Chcemy jasno powiedzieć stop tuszowaniu pedofilii przez hierarchów, hipokryzji biskupów i uzurpowaniu sobie przez kler wyłączności w reprezentowaniu Boga. W tym roku odbyła się premiera reportażu Marcina Gutowskiego Purpurowa sieć. Produkcja ta po zrealizowanym w 2020 roku Don Stanislao kontynuuje temat i wyjaśnia zależności pomiędzy najważniejszymi polskimi hierarchami katolickimi, którzy stali za tuszowaniem pedofilii w swoim kościele. W dniu premiery redaktor Gutowski gościł w telewizji Idź Pod Prąd. W naszej telewizji wystąpili również pokrzywdzeni przez księdza pedofila Tomasz Idzikowski i Janusz Szymik, jeden z bohaterów reportażu Don Stanislao, oraz Wiktor Fidura Porycki, który padł ofiarą dwóch duchownych katolickich. W listopadzie 2021 roku zakończyliśmy projekt Biblia w czasie zarazy, prowadzona przez pastora Pawła Chojeckiego od marca 2020 roku. Wspólne czytanie Biblii i poczucie wspólnoty miało być dla nas zachętą i wsparciem w trudnym czasie pandemii koronawirusa. Rozpoczęliśmy od spotkań przez 7 dni w tygodniu.
Razem przeczytaliśmy 6 ksiąg biblijnych i wydaliśmy prawie 250 odcinków Biblii w czasie zarazy. Dziękujemy Wam wszystkim, którzy uczestniczyliście w tym projekcie. Powracamy do warsztatów biblijnych, które odbywają się w piątki o 19:30. Warsztaty mają formułę interaktywną. Łączymy się z naszymi grupami biblijnymi, zapraszamy gości, odpowiadamy na Wasze pytania na żywo. Do udziału w warsztatach zaprosiliśmy już Marlona Couto Ribeiro, Brazylijczyka mieszkającego w Polsce, profesora Mariusza Jędrzejko, Zdzisława Miarę, misjonarza ruchu Mateusz 28, przedstawiciela edukacji biznesowej Crown, Ireneusza Dawidowicza, pastora z Kościoła Chrześcijan Baptystów z Białegostoku i psychologa, luterańskiego pastora Leszka Czyża oraz Joe Łosiaka, amerykańskiego misjonarza i współpracownika księdza Blachnickiego. W trakcie wywiadu nagranego podczas wizyty w Polsce Joe Łosiak opowiadał nam o swoich pierwszych wrażeniach, gdy przyjechał tu w 1974 roku, o spotkaniu z kardynałem Wojtyłą i podzieleniu się z nim Ewangelią, a także o fenomenie ruchu oazowego. W tym roku odbył się 7 zjazd widzów telewizji Idź Pod Prąd. Hasło tegorocznego zjazdu, Polska i świat po chińskiej pandemii, wyznaczyło główną tematykę wystąpień. Również i w tym roku mieliśmy okazję wysłuchać znamienitych gości z całego świata. Wykłady wygłosili Art Thompson, były szef John Birch Society, największej antykomunistycznej organizacji na świecie, generał Ben Hodges, redaktor Hanna Shen, Man Yanin, szef Epoch Times Europa, oraz Elmer Yuen, antykomunistyczny działacz i biznesmen z Hongkongu. Zwieńczeniem tegorocznego zjazdu była debata Polska po chińskiej pandemii, w której wzięło udział szereg osobistości ze świata polityki, medycyny, mediów oraz nauki. Debata została podzielona na 3 bloki tematyczne – gospodarka, zdrowie i społeczeństwo, a wystąpili w niej posłowie Dobromir Sośnierz, Lech Antoni Kołakowski, Andrzej Sośnierz, Jan Krzysztof Ardanowski, mecenas Andrzej Turczyn, doktor habilitowany Michał Łuczewski, profesor nauk medycznych Krzysztof Simon, lekarze Tomasz Karauda, Małgorzata Kubicka-Frączek i Włodzimierz Bodnar, redaktor Jan Pospieszalski oraz przedsiębiorca i prawnik Mariusz Michałek. Pastor Paweł Chojecki, szef telewizji Idź Pod Prąd, wystosował petycję do prezydenta RP Andrzeja Dudy i premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie bojkotu zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie w 2022 roku. Tak uzasadnił swoją decyzję. Polacy od stuleci są szanowani za to, że stają w obronie wolności nie tylko swojej, ale i cudzej. Dewiza za wolność naszą i waszą oraz etos Solidarności zobowiązują nas do niepopierania zbrodniczych reżimów, które obecnie dokonują ludobójstwa, łamią podstawowe wolności i prawa człowieka oraz mają na celu, podobnie jak Hitler i Stalin, podbój całego świata. Telewizja Idź Pod Prąd od wielu lat ostrzega przed niebezpieczeństwem ze stron totalitarnego reżimu komunistycznych Chin. W naszej telewizji wyemitowaliśmy specjalne programy poświęcone temu tematowi. Wywiadu udzieliła nam dziennikarka i aktywistka Frances Hui z Hongkongu, która mówiła o chińskim terrorze. Dzięki naszej korespondentce na Tajwanie, redaktor Hannie Shen, która zajmuje się tematem komunistycznych Chin od wielu lat, jeszcze lepiej możemy informować społeczeństwo polskie o zagrożeniu ze strony Komunistycznej Partii Chin. W naszej telewizji wystąpiło wielu polityków z Polski i z zagranicy. Gościliśmy m.in. byłą fińską minister spraw wewnętrznych Päivi Räsänen, która w naszej telewizji mówiła o swojej wierze i zaufaniu, które pokłada w Jezusie. 11 września 2021 roku minęła 20. rocznica ataku islamskich terrorystów na World Trade Center i Pentagon. W telewizji Idź Pod Prąd gościliśmy Daniela Pipesa, historyka, założyciela Forum Bliskowschodniego i syna doradcy prezydenta Ronalda Reagana. Kilkakrotnie na antenie Idź Pod Prąd wystąpił Paweł Nowotny, czeski polityk koalicji SPOLU. W naszej telewizji wystąpił również Matas Maldekis, poseł na Sejm Republiki Litewskiej.
przewodniczący litewskiej grupy parlamentarnej do spraw stosunków z Tajwanem. Wywiadu dla telewizji Idź Pod Prąd udzielił także burmistrz największej dzielnicy Pragi, Andrzej Kolarz, który był jednym z celów ataków agentów Putina za antykomunistyczne działania i musiał się ukrywać pod ochroną czeskich służb specjalnych. Przeprowadziliśmy także wywiad z panem Zihuejem Li, chińskim działaczem Falun Gong, który wyszedł na wolność z polskiego aresztu. Jako jedno z nielicznych mediów nagłośniliśmy sprawę Zihuaja Li. Jego ekstradycji domagały się komunistyczne Chiny. Wydanie pana Li w ręce komunistycznej partii Chin mogło oznaczać dla niego karę śmierci. W naszych programach gościliśmy jego prawnika, mecenasa Krzysztofa Kitajgrodzkiego oraz przedstawiciela Rzecznika Praw Obywatelskich. Środowisko telewizji Idź Pod Prąd zorganizowało również akcję pisania listów poparcia do Zihuaja Li. W telewizji Idź Pod Prąd mieliśmy także okazję rozmawiać z Johnem Godsonem, pastorem, byłym posłem na Sejm RP. Zaś w marcu w naszej telewizji wystąpił Bob Kraft, amerykański pastor mieszkający w Hongkongu od 29 lat. W tym roku gośćmi telewizji Idź Pod Prąd byli ponadto posłowie Bartłomiej Wróblewski, Artur Dziambor, Wojciech Król, Tomasz Głogowski, Tadeusz Cymański, posłanki Anna Kornecka i Agnieszka Ścigaj, Bogdan Borusewicz, wicemarszałek Senatu oraz Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. W telewizji Idź Pod Prąd dużo rozmawialiśmy o ustawie Lex TVN oraz strajkach pod hasłem Wolne Media, Wolni Ludzie, Wolna Polska, które przetoczyły się przez nasz kraj. Wydarzenia te skomentowali na antenie współorganizatorzy protestów. Mecenas Danuta Wawrowska, sędzia Piotr Gonciarek oraz mecenas Michał Wawrykiewicz, wicemarszałek Senatu, senator Platformy Obywatelskiej Bogdan Borusewicz, były członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Krzysztof Luft. W okazji święta 11 listopada telewizja Idź Pod Prąd wyemitowała specjalny program na żywo Czas Patriotów, którego gośćmi byli poseł Andrzej Sośnierz, dr Tomasz Pawłuszko, ekspert geostrategii o obronności z Instytutu Sobieskiego i Uniwersytetu Opolskiego, przedsiębiorca Mariusz Michałek, redaktor Hanna Szen, pastor Paweł Chojecki oraz Michał Fałek, przedsiębiorca. Z naszymi gośćmi dyskutowaliśmy o tym, co dalej z Rzeczpospolitą, a także rozmawialiśmy na temat kryzysu na granicy polsko-białoruskiej. Piotr Zychowicz, historyk, redaktor naczelny miesięcznika Historia do Rzeczy, komentował w telewizji Idź Pod Prąd obecne wydarzenia na arenie międzynarodowej. Przeprowadziliśmy także wywiad z Janiną Jankowską, dziennikarką i reporterką radiową, a także działaczką opozycji, która podczas stanu wojennego została wyrzucona z polskiego radia. W tym roku świat nadal zmagał się z pandemią chińskiego wirusa SARS-CoV-2. W telewizji Idź Pod Prąd gościliśmy wielu specjalistów, lekarzy, z którymi dyskutowaliśmy o ważnych dla Polaków sprawach, takich jak szczepienia, stan polskiej służby zdrowia oraz protest medyków. Na antenie Idź Pod Prąd wystąpili m.in. profesor nauk medycznych Krzysztof Simon z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, dr Tomasz Dziesiątkowski, wirusolog, dr Tomasz Karauda, dr Małgorzata Kubicka-Frączek. Do naszej telewizji zaprosiliśmy również doktora Włodzimierza Bodnara, który leczy amantadyną pacjentów chorych na COVID-19. Rok 2021 obfitował w wiele produkcji medialnych. Jednym z naszych większych sukcesów było nagrodzenie naszych dwóch filmów na Międzynarodowym Katolickim Festiwalu Filmów i Multimediów w Niepokalanowie. Produkcje Sprawiedliwi wśród narodów oraz Czy Bóg opuścił Auschwitz zostały uhonorowane drugim miejscem. W telewizji Idź Pod Prąd 1 marca odbyła się premiera filmu dokumentalnego pod tytułem Jak zostałem żołnierzem wyklętym, wspomnienia Maksymiliana Jarosza w reżyserii Marzeny Chojeckiej. W 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego wyprodukowaliśmy film zawierający wspomnienia nieznanych bohaterów tamtych dni, m.in. ze Stoczni Gdańskiej, Huty Katowice, Fabryki Łożysk Tocznych w Kraśniku i PKS OT Wejherowo. W
telewizji Idź Pod Prąd tamte wydarzenia wspominali także Krzysztof Wyszkowski, legenda Solidarności, oraz Zbigniew Żukowski, antykomunista, represjonowany i więziony przez władze PRL. Ten rok obfitował także w wiele produkcji muzycznych. Pastor Radosław Kopeć coverował utwory Jacka Kaczmarskiego, Krzyk, Kara Barabasza oraz Źródło. Na naszym kanale pojawiły się także piosenki dedykowane dzieciom: Tato, nadchodzi lato, Mój samochód Żuk, Lato czeka i Gaja, Mały pies Shih Tzu w wykonaniu naszej grupy muzycznej. W styczniu w wydawnictwie Idź Pod Prąd ukazała się książka doktora Nathaniela Jinsona Replacing Darwin Made Simple pod polskim tytułem Zamiast Darwina prosto i w skrócie. Książkę przetłumaczyła dr Małgorzata Gazda. Na podstawie komiksu Andrzeja Patalona Czas Apokalipsy została stworzona także animacja filmowa. W tym roku obchodziliśmy także piąte urodziny telewizji Idź Pod Prąd. 1 lutego 2016 roku rozpoczęliśmy codzienne nadawanie na żywo. W specjalnym wydaniu programu przypomnieliśmy historię powstania naszej telewizji, kulisy tworzenia programów, wspominaliśmy przeszłość i omawialiśmy plany na przyszłość. W grudniu 2021 roku mijają 3 lata, odkąd miesiąc w miesiąc ponad 1000 naszych widzów angażowało się finansowo we wsparcie telewizji Idź Pod Prąd. W sierpniu, po ponad roku pandemii, miał miejsce obóz letni projektu Mega Kościół. Chrześcijanie z całej Polski, Europy, a także ze Stanów Zjednoczonych znów się spotkali, aby studiować Słowo Boże i oddać chwałę swojemu Zbawicielowi, a także aby po prostu być ze sobą. Uczestnicy obozu byli świadkami 30 chrztów i usłyszeli wiele świadectw nawróceń do Jezusa. Każdego dnia grupa wyjazdowa wyruszała do różnych miast regionu, aby głosić Ewangelię o darmowym zbawieniu oraz rozmawiać z ludźmi spotkanymi na ulicy. Rok 2021 należał do jednych z najtrudniejszych dla naszej telewizji, ale jak widać po owocach, Bóg mimo trudności dał i rozwój, i wielki zapał do jeszcze większego rozmachu w naszych działaniach. Razem z Wami gnamy dalej.